Czy słyszeliście, że studenci Uniwersytetu w Cambridge przegłosowali wniosek o wprowadzenie całkowicie roślinnego menu w stołówkach na terenie uniwersytetu? Czy wprowadzenie roślinnego menu w uniwersyteckich stołówkach byłoby dobrym posunięciem, czy też niedopuszczalnym ograniczeniem wolności? Dziś właśnie o tym zapraszam. Czy Uniwersytet Cambridge przechodzi na rośliny? 20 lutego 2023 roku Związek Studentów Angielskiego Uniwersytetu w Cambridge po miesięcznych rozmowach przegłosował wniosek o wprowadzenie całkowicie roślinnego menu w usługach cateringowych na tej uczelni. Następnym krokiem ma być podjęcie rozmów. Tu nie jestem pewna, czy od razu z władzami uczelni, czy z serwisem cateringowym. Ostatecznie jednak decyzja należy do władz uniwersytetu. Trzeba też pamiętać, że uniwersytet składa się z 31 kolegiów, które są w znacznym stopniu niezależnymi, samorządnymi instytucjami. Głosowanie Związku Studentów jest więc dopiero początkiem drogi do ewentualnego zweganizowania cateringu w Cambridge. Na okrzyki hura przyjdzie jeszcze zaczekać. Za wnioskiem głosowało jednak 72% reprezentantów studentów, a więc całkiem sporo. Inicjatywa głosowania na Uniwersytecie Cambridge pojawiła się w ramach kampanii rozpoczętej, jeśli dobrze się orientuję, w 2021 roku i prowadzonej w Wielkiej Brytanii pod nazwą Plant-Based Universities, której celem jest wprowadzenie 100% roślinnego cateringu na uniwersytetach w nadchodzącym roku akademickim 2023-2024, jako działanie wspierające walkę z ociepleniem klimatu i utratą bioróżnorodności. Kampanię tworzy ruch Animal Rebellion. Ostatnio ruch ten zmienił nazwę na Animal Rising. Wcześniej, w 2016 roku, przynajmniej część cateringu Cambridge usunęła z menu mięso przeżuwaczy, czyli krów i owiec. Hodowla tych zwierząt wiąże się ze znaczną produkcją metanu w związku z ich sposobem trawienia pokarmu i wydalania gazów. Obecnie uczelnia ma swój regulamin dotyczący żywienia, zgodnie z którym aktywnie promuje opcje roślinne. Biorę ich za słowo, jeśli chodzi o tą aktywną promocję. Na stronie kampanii napisano, że uniwersytety to miejsca, w których bada się kwestie zmian klimatycznych. Zatem kształcąc nowe pokolenia, uczelnie powinny świecić przykładem i przestać uczestniczyć w generowaniu niepotrzebnych emisji gazów cieplarnianych. Sytuacja na dziś. Aktualizacja na drugą połowę kwietnia 2023 roku jest następująca. Przynajmniej takie rzeczy byłam w stanie znaleźć w internecie. Tylko jeden z 31 kolegiów Uniwersytetu Cambridge, Kolegium Darwina, postanowiło zorganizować catering 100% wegański, 100% roślinny na nadchodzący bal majowy. Jest to wystawna impreza organizowana na zakończenie roku akademickiego. Przy okazji dowiedziałam się, że pierwszym uniwersytetem w Wielkiej Brytanii, który przegłosował roślinne menu w swoim cateringu, jest szkocki University of Stirling. Było to w listopadzie 2022 roku. Postanowiono, że w roku akademickim 23/24 50% menu będzie roślinne, a do końca 2024 roku zamierzają osiągnąć 100%. Z kolei Uniwersytet Edynburski, choć chyba niedawno, odrzucił pomysł wprowadzenia diety roślinnej we wszystkich miejscach stołowania się studentów tego uniwersytetu do końca 2026 roku. Taka była propozycja. W głosowaniu organizacji studenckiej tylko 19% głosowało za projektem. Czy to dobra inicjatywa? Myślę, że roślinne uniwersytety to bardzo dobra inicjatywa, w zasadzie strzał w dziesiątkę. O ile dbanie o środowisko i bioróżnorodność, a to są główne postulaty kampanii, nie musi oznaczać 100% diety roślinnej u indywidualnych osób, raczej dietę w przeważającej mierze roślinną, to roślinny catering na uniwersytetach nie jest równoznaczny z nakazem roślinnego żywienia się poszczególnych osób. Jest raczej elementem polityki społecznej, społecznej odpowiedzialności, która gdzie jak gdzie, ale na uniwersytecie znakomicie pasuje.
Uniwersytet w końcu jest jednostką mającą kształcić przyszłe pokolenia ludzi odpowiedzialnych za kształt świata i stosunków w nim panujących. Przypomnę tylko, że prawidłowo ułożona dieta roślinna jest odpowiednia na każdym etapie życia, może też pomagać w prewencji i leczeniu niektórych chorób, takich jak niedokrwienna choroba serca. Mówi o tym największa organizacja dietetyków na świecie, American Dietetic Association, obecnie Academy of Nutrition and Dietetics, to jest obecna nazwa. A w dietetyce istnieje konsensus, że optymalną dla długiego życia jest dieta, w której przeważają produkty roślinne i w której ogranicza się znacząco tłuszcze zwierzęce. Jeśli poważnie bierzemy zarówno swoje zdrowie, jak i środowisko, a także zwierzęta, no to oczywiście na indywidualnym poziomie rozwiązaniem tego równania jest dieta 100% roślinna. Wolność, wolność wyboru, ja, a społeczeństwo. Przy okazji takich głosowań, jak to przeprowadzone na Uniwersytecie Cambridge, przeciwnicy niemal momentalnie przywołują argument z wolności. To atak na wolność. Chcą odebrać nam wolność i prawo do samostanowienia. Wkraczają z butami w naszą prywatność. Czy to słuszne zarzuty? W końcu wolność wszędzie na świecie, a w szczególności w społeczeństwach indywidualistycznych, jest ważną wartością. Nie będę kłamać, że wolność nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie ma dla mnie większego znaczenia. Oczywiście, że ma. Znaczenie mają też dla mnie jednak inne kwestie, choćby takie jak równość czy sprawiedliwość, a także wolność słowa. Nie chcę wykorzystywać wolności słowa jako wolności do wykrzykiwania sloganów, dlatego pokusiłam się o nieco głębszą refleksję w oparciu o wykład filozoficzny Tamar Szabo-Gendler, amerykańskiej filozofki, dziekanki Wydziału Sztuki i Nauki w Yale, profesorki psychologii i kognitywistyki. Gendler ma wieloletnie doświadczenie jako świetna wykładowczyni łącząca wiedzę filozoficzną i psychologiczną. Wykład nazywa się Jak społeczeństwa powinny się organizować, by równoważyć wolność i interesy społeczności. Zanim omówię istotne aspekty tego wykładu, chciałabym podkreślić trzy rzeczy. Po pierwsze, uważam, że nie da się uczciwie rozważać pojedynczej wartości, takiej jak wolność, w oderwaniu od innych. W rzeczywistości wartości współistnieją, często współzawodniczą ze sobą i trzeba nauczyć się je ze sobą godzić, a nie rozważać abstrahując od innych. Dlatego dla uzasadnienia wolności nie wystarczy powiedzieć, że wolność jest ważną wartością i kropka. Po drugie, sądzę, że nie da się uczciwie rozważać etyczności postępowania tylko w perspektywie indywidualnej. Wynika to z faktu, że żyjemy w sieci zależności rodzinnych, społecznych, a w szczególności we wzajemnie na siebie wpływających społeczeństwach, które mają też, chociażby pod kątem klimatu, wpływ globalny. Dlatego też dla uzasadnienia wolności nie można powiedzieć, moja osobista wolność jest najważniejsza i już. Po trzecie, sądzę, że trzeba rozróżnić sferę prywatnych decyzji od polityki społecznej, polityki publicznej. Dobrym przykładem jest tu palenie papierosów. Prywatnie nie jest zakazane, co nie przeszkadza równocześnie wprowadzaniu zakazów palenia w strefach publicznych i zakazu reklamowania papierosów. Decyzja, co będzie podawane w stołówkach uniwersyteckich, należy raczej do sfery właśnie publicznej, społecznej. I nie należy tego mylić z nakazem jedzenia konkretnych produktów poszczególnym osobom. Filozofia moralna, filozofia polityczna. Tamar Gendler uzmysławia nam miejsce filozofii politycznej na szerszym tle filozofii w ogóle. Filozofia ma dwa duże działy, opisowy i normatywny. W skład opisowego wchodzi metafizyka i epistemologia. Metafizyka pyta, jak wygląda rzeczywistość, jaka jest jej natura. Epistemologia pyta zaś, skąd wiemy, jak wygląda rzeczywistość, w jaki sposób rzeczywistość poznajemy. Z kolei dział normatywny filozofii dzieli się na estetykę, filozofię moralną i filozofię polityczną właśnie. Estetyka pyta, czym jest piękno, filozofia moralna, co jest moralnie dobre, a co złe, a filozofia polityczna zastanawia się, jak należy zorganizować społeczeństwo, aby ludzie mogli się rozwijać,
jaki jest właściwy podział praw i obowiązków ludzi w dobrze zorganizowanym społeczeństwie, jak równoważyć wolność i równość, a także co legitymizuje daną strukturę społeczną. Współczesna kondycja człowieka żyjącego w wielkich społeczeństwach, jakimi są państwa, powinności i prawa takiego człowieka, muszą siłą rzeczy być rozważane z obu punktów widzenia, zarówno filozofii moralnej, jak i filozofii politycznej. Profesor Gendler, przytaczając myśl XVII-wiecznego filozofa Thomasa Hobbesa, przypomina o mocnym przekonaniu filozofii politycznej, że aby uniknąć życia w ciągłym konflikcie i zapewnić ludziom względne bezpieczeństwo, społeczeństwo potrzebuje organu, który reguluje relacje międzyludzkie. Tym organem jest podmiot sprawujący władzę, rząd. Istnieją oczywiście różnice, nieraz zdecydowane, co do tego, w jakim zakresie państwo ma dokonywać ingerencji w ludzkie, międzyludzkie relacje i na jakich wartościach ma się opierać. Jak dobrze zorganizować społeczeństwo? W latach 70. XX wieku pojawiły się dwie ważne koncepcje na temat kształtu dobrego społeczeństwa. Autorem pierwszej koncepcji był John Rawls, który napisał teorię sprawiedliwości. Jak sama nazwa wskazuje, postawił on na sprawiedliwość jako zasadę wiodącą w organizacji społeczeństwa. W odpowiedzi na dzieło Rawlsa powstała zaś książka Anarchia, państwo, utopia młodszego filozofa amerykańskiego Roberta Nozicka, który z kolei postawił na indywidualną wolność jako wartość wiodącą w dobrym społeczeństwie. Co ciekawe, obaj filozofowie wychodzili z podobnego założenia, przeciwstawiając się filozoficznemu nurtowi zwanemu utylitaryzmem. Utylitaryzm głosi, że postępowanie jest słuszne, jeśli przynosi największą ilość dobra, pożytku lub szczęścia największej ilości ludzi. Rawls stwierdza, że każdy człowiek posiada pewną nienaruszalność, która nie może być zignorowana, pogwałcona, nawet jeśli takie naruszenie oznaczałoby osiągnięcie większego dobra dla społeczeństwa jako całości. Uzasadniając krytykę utylitaryzmu, Rawls podaje hipotetyczną sytuację, w której zdrowy człowiek wchodzi do szpitala, gdzie 5 ludzi czeka na ratujący życie przeszczep. Rawls twierdza, że utylitaryzm usprawiedliwiałby zabicie jednego zdrowego człowieka dla uratowania 5 chorych. I na to filozof się nie zgadza. Biorąc sprawiedliwość za najistotniejszą wartość, Rawls zauważa, że ustanowienie zasad sprawiedliwego społeczeństwa może odbyć się tylko wtedy, gdy ludzie podejmujący decyzje nie wiedzą, kim będą w tym społeczeństwie. Rawls nazywa to tworzeniem zasad za zasłony niewiedzy. Chodzi oczywiście o bezstronne tworzenie zasad sprawiedliwych dla wszystkich. Zastanawiając się nad podejściem do istniejących w rzeczywistości nierówności, Rawls stwierdza, że dopóki one istnieją, powinny spełniać dwa warunki. Korzyści wynikające z tych nierówności muszą być dostępne dla wszystkich i skoro w społeczeństwie istnieją nierówności, powinny być dystrybuowane w taki sposób, że niosą korzyści ludziom w najtrudniejszym położeniu. A więc Rawls rozważa sposób wdrażania wartości, jaką jest sprawiedliwość, w faktycznym, nie wyidealizowanym społeczeństwie, takim, w którym istnieją nierówności. Ale rolą państwa jest sprawiedliwa dystrybucja korzyści i pomoc tym, którzy są w najtrudniejszym położeniu. Sprawiedliwym nie jest istnienie nierówności, z których korzystają tylko najbogatsi, stając się przy tym coraz bardziej bogaci. Państwo ma najwyraźniej sporą rolę do odegrania w sprawiedliwym społeczeństwie, o którym mówi Rawls. Z kolei Robert Nozick stwierdziłby, że społeczeństwo, w którym największe korzyści odnoszą najbogatsi, jest sprawiedliwe dopóki status ich majątku i wpływów jest wynikiem legalnych i dobrowolnych transakcji. Dla Nozicka, który napisał swoją książkę jako polemikę do teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, najważniejszą wartością, która przebija wszystkie inne, jest indywidualna wolność. Według Nozicka nikt nie ma prawa odebrać człowiekowi jego własności, jeśli w jej posiadanie człowiek wszedł legalnie. Choć intuicyjnie się z tym zgadzamy, to profesor Gendler ochładza nasz entuzjazm, przypominając, że niemożliwe w tej sytuacji byłoby jakiekolwiek opodatkowanie, które właśnie polega na odebraniu części prywatnej własności i jej redystrybucji. Popierając bezwzględną obronę własności i zakaz opodatkowania, prowadzilibyśmy do bardzo rozwarstwionego majątkowo społeczeństwa,
i coraz większego wpływu garstki najbogatszych. Trudno w takich warunkach mówić o ochronie sprawiedliwości, a nawet wolności, no, chyba że mamy na myśli tylko tę elitę. Broniąc wolności indywidualnej, Nozick uznaje, że jedyny kształt państwa, jaki może być uzasadniony etycznie, to państwo minimalne, które ogranicza w znacznym stopniu swój wpływ na obywateli. Zadaniami państwa są tylko takie rzeczy jak ochrona przed przemocą, kradzieżą i oszustwem, zapewnienie realizacji umów. O powszechnym dostępie do edukacji czy służby zdrowia należy raczej zapomnieć. Tragedia wspólnego pastwiska. Życie w społeczeństwie pokazuje nam, że niektóre decyzje akceptowalne na poziomie indywidualnym mogą być problematyczne, jeśli ludzie zaczną je podejmować masowo. Ten problem w ekonomii jest nazywany tragedią wspólnego pastwiska. Nie wymaga zbyt dużo wyobraźni przywołanie faktu, że wszelkie zasoby są ograniczone, na przykład przysłowiowe lub faktyczne pastwisko, powierzchnia danego kraju, kontynentu czy całej planety, która no, może być właśnie w to pastwisko zmieniona. Podam teraz przykład z zakresu produkcji żywności, uprawy roślin i hodowli zwierząt i dyskusji o ich dobrostanie i kwestii środowiska naturalnego. Zdecydowanie poszerzony będzie to poszerzone omówienie tej tragedii wspólnego pastwiska w stosunku do przykładu podanego przez Tamar Gendler w oryginalnym wykładzie. No i włączę tutaj też interesy zwierząt, o których Tamar Gendler nie mówi. Scenariusz numer jeden. Do tego scenariusza muszę zrobić zastrzeżenie. Otóż przyjmijmy na chwilę, że zadawanie zwierzętom cierpienia i ich zabijanie w celu produkcji żywności nie jest żadnym problemem etycznym, mimo że istnieje alternatywa w postaci produkcji żywności roślinnej. Załóżmy na chwilę, że tak właśnie jest i odkładamy tę kwestię na bok, tak jakby nie istniała w ogóle. Teraz przejdźmy do standardowej diety Polaka, Austriaka czy Amerykanina. Na porządku dziennym schabowe, kurczaki, steki, sporo nabiału i jaj. Nie jeden Polak, Austriak czy Amerykanin powie: jem jak chcę, mam do tego prawo. Mój talerz, moja sprawa. Niby tak, możemy się z tym zgodzić, pamiętając, że w tym scenariuszu cierpienie i zabijanie zwierząt przecież się nie liczy. Niemniej okazuje się, że scenariusz numer jeden już dziś powoduje tragedię wspólnego pastwiska. Wspólnym pastwiskiem są ziemskie, globalne zasoby ziemi uprawnej, wody pitnej, zasoby paliw kopalnych, a także określony poziom zasób czystego powietrza, czystej wody, nieskażonej zanieczyszczeniem gleby. Wszystkie te zasoby są ograniczone. Jeśli żywią się w taki sposób Polacy, Austriacy i Amerykanie, a także najwyraźniej większość krajów Zachodu, to prawdopodobnie zasobów tych wystarczy niezbyt długo. Jednak jeśli ten sposób odżywiania się miałby się zglobalizować, bo tak samo chcieliby się odżywiać mieszkańcy Indii, Chińczycy, Nigeryjczycy i mieszkańcy pozostałych krajów Azji i Afryki, to zasobów zabraknie i to szybko. Więcej w linkach w opisie do tego odcinka. Sama hodowla zwierząt jest zasobochłonna, a dodatkowo wymaga zaplecza w postaci wielkich połaci upraw paszowych, przede wszystkim soi i kukurydzy. Znacząco zwiększy się więc zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych przy globalizacji takiego stylu życia. Wybór takiej kulinarnej wolności jest co najmniej niezrównoważony, niesprawiedliwy. Jego propagowanie jest nierealistyczne i nieetyczne. Alternatywą nie jest przecież zbiorowe zagłodzenie się na śmierć, ale dieta oparta o żywności, na żywności roślinnej, której produkcja jest po prostu dużo bardziej oszczędna pod względem wykorzystania zasobów i korzystniejsza pod względem dużo mniejszego zanieczyszczenia środowiska, mniejszej emisji gazów cieplarnianych. Wygląda na to, że mój talerz to nie do końca moja sprawa. Chyba że przyjmę, że aby utrzymać status quo stanu środowiska i zasobów, talerz Polaka, Austriaka i Amerykanina jest ważniejszy niż talerz Indusa, Chińczyka czy Nigeryjczyka. Jedna wolność ważniejsza od drugiej. Raczej niesprawiedliwe, prawda? Wygląda zatem na to, że społeczeństwo biorące pod uwagę sprawiedliwość wobec ludzi, nawet wobec samych ludzi, wymaga pewnej ingerencji w zawartość ludzkich talerzy.
Aby uniknąć tragedii wspólnego pastwiska, uniwersalizować należałoby dietę opartą na roślinach, czyli w przeważającej mierze roślinną. Wcale nie na zasadzie wyrywania klientom McDonalda burgerów z talerza, ale na przykład na zasadzie opodatkowania produktów odzwierzęcych i dotowania roślin strączkowych, by burger z soczewicy był na przykład 5 razy tańszy od burgera z wołowiny. Budowanie polityki społecznej, która zachęca do produkcji i konsumpcji wartościowej żywności roślinnej i zniechęca do produkcji i konsumpcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Częścią takiej polityki byłoby również wprowadzanie roślinnego menu w miejscach takich jak szkoły, uniwersytety, urzędy. Scenariusz 2. W scenariuszu numer 2 wrócę do kwestii cierpienia zwierząt, którą z takim pośpiechem odstawiliśmy na półkę przy rozważaniach dotyczących scenariusza numer 1. Załóżmy, że cierpienie zwierząt jednak się liczy. Śmiem nawet twierdzić, że dla rosnącej liczby ludzi cierpienie zwierząt pozaludzkich okazuje się jednak mieć jakieś znaczenie moralne. Tacy ludzie przynajmniej chcieliby to cierpienie ograniczyć. Jeśli widzą, że sąsiad bije psa albo głodzi go, nie będzie to dla nich obojętne i są zwolennikami przepisów, które uczynią takie zachowanie, które czynią już takie zachowanie karalnym. Jeśli widzą, jak pozbawiona większości piór kura siedzi w ciasnej klatce, albo prosięta są kastrowane bez znieczulenia, krowa ma olbrzymie sprawiające ból wymiona, to w ludziach takich budzi się empatyczny odruch sprzeciwu. I jeśli nadal taki człowiek mówi, mój talerz, moja sprawa, to pojawiają się autozastrzeżenia. Chcę jajka, ale żeby kury tak nie cierpiały. Chcę schabowego, ale żeby świnie tak nie cierpiały. Chcę mleka, ale żeby krowa nie była tak traktowana jak maszyna. Odpowiedzią na te zastrzeżenia i tak wyrażoną chęć zmiany status quo jest propozycja hodowli ekologicznej, ekstensywnej, gdzie zwierzęta mają więcej miejsca w budynkach, mają wybiegi, duże pastwiska, a ich organizmy nie są eksploatowane z taką intensywnością i w takim tempie, jak ma to miejsce w hodowli przemysłowej. Kurczaki hodowane na mięso są karmione tak, że rosną wolniej i nie wyglądają jak kulturyści na sterydach. W zasadzie wszystkie zwierzęta rosną wolniej, krowy mają mniejsze laktacje, a kury znoszą znacznie mniej jajek. Tyle, że przy takich rozwiązaniach tragedia wspólnego pastwiska rodzi się prawie natychmiast, bo ilość zasobów potrzebna do wyprodukowania tej samej ilości żywności, co w hodowli przemysłowej, w hodowli eko jest nieporównywalnie większa, a żywność taka jest nieporównywalnie droższa. Potrzeba więcej zwierząt, ziemi, wody, więcej karmy, więcej czasu na produkcję tej samej ilości mleka, jaj i mięsa. Zatem obecna zachodnia dieta nie tylko nie byłaby możliwa do zuniwersalizowania, ale na dodatek byłaby tylko dla najbogatszych Polaków, Austriaków czy Amerykanów. Również przy scenariuszu numer 2, niezależnie od indywidualnych wyborów, odpowiedzialna polityka społeczna jak najbardziej mogłaby polegać na roślinnym menu w szkołach, uniwersytetach i tak dalej, jako jeden z wielu elementów polityki odpowiedzialnej produkcji żywności dla ludzi, klimatu, środowiska i zwierząt. Scenariusz 3. W scenariuszu numer 3 wrócę nie tylko do kwestii cierpienia zwierząt, ale bardziej ogólnie do ich krzywdzenia, a więc także do zabijania. Jeśli uznajemy, że zwierzęta liczą się moralnie, to znaczy, że liczy się ich zdolność do cierpienia i chęć życia. Śmierć ucina jakąkolwiek możliwość realizowania potrzeb, pragnień i preferencji. Śmierć chcącego żyć zwierzęcia jest ostateczną i nieodwracalną krzywdą. Zadawanie cierpienia i odbieranie życia jest złem, dlatego trzeba mieć poważne powody, żeby mogło być to usprawiedliwione. Zadawanie cierpienia i odbieranie życia oczywiście istotom zdolnym do cierpienia i zdolnym do chęci życia. Na przykład usprawiedliwione jest wtedy, kiedy cierpienie, kiedy ratujemy życie zwierzęcia. Na przykład musimy podać bolesny zastrzyk, ale z leczniczą substancją. Potrzebujemy ulżyć w cierpieniu w przypadku nieuleczalnej, sprawiającej cierpienie choroby lub kiedy musimy podjąć konieczną obronę. Czy to cały katalog usprawiedliwionych powodów? Nie wiem, ale te są prawdopodobnie najistotniejsze. No dobrze, biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, że możemy się odżywiać smacznie i zdrowo dietą roślinną, nie pozostaje nam nic innego, jak skupić się na diecie roślinnej. To raz,
A dwa, prowadzić politykę zmierzającą do wygaszenia hodowli zwierząt wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wprowadzenie diety roślinnej w żłobkach, przedszkolach, szkołach, na uniwersytetach, w instytucjach publicznych, szpitalach, więzieniach itd. oraz edukacja w kierunku etycznego podejścia do zwierząt i stosowania zdrowej diety roślinnej, a także wycofywanie się z eksploatacji zwierząt w innych dziedzinach, prowadziłaby do sytuacji, w której tragedia wspólnego pastwiska stałaby się w zasadzie niewielkim ryzykiem, mocno odsuniętym w czasie. Jak widać w każdym z tych scenariuszy, częścią rozwiązania etycznego i politycznego jest jak najbardziej popularyzacja diety roślinnej, a częścią tej popularyzacji może być zwiększenie procentowego udziału posiłków roślinnych na uniwersytetach, optymalnie docelowo roślinny catering, 100% roślinny tamże. Ciekawym przykładem, link w opisie, jest inicjatywa w uniwersytetach kanadyjskich, na którą natknęłam się robiąc research do tego materiału, gdzie chodzi o jak największy, choć wprowadzony stopniowo, udział produktów i posiłków roślinnych na uniwersyteckich stołówkach. Przykładem praktycznym jest domyślność wersji roślinnej, na przykład podawanie w menu dań roślinnych w pierwszej kolejności, domyślne dodawanie do dań sera wegańskiego, a o niewegański ser trzeba specjalnie poprosić. Z innych przykładów, zmiana majonezu na wegański we wszystkich daniach. Jest sporo sposobów na taką zmianę. Istotna jednak jest generalna intencja. Jak najwięcej roślin, jak najmniej produktów odzwierzęcych. Zamiast myślenia w kategoriach wegańskich opcji, co podkreśliła osoba zajmująca się tą kampanią. Podsumowując, filozofia polityczna musi brać pod uwagę nie tylko filozofię moralną, ale także poziom makro, czyli dobro całego społeczeństwa. Dość wyraźnie widać, że na poziomie makro nie możemy kierować się wyłącznie wolnością indywidualną, bo po prostu daleko nie zajedziemy. Zadowolić wszystkich z pewnością się nie da, dlatego tarcia między wolnością indywidualną, równością a sprawiedliwością istnieć będą prawdopodobnie zawsze. Z kolei, jeśli uczciwie przyznamy, że nie tylko ludzie są istotami zdolnymi do cierpienia i chcącymi żyć, to do zbioru istot naprawdę liczących się moralnie będziemy musieli zaliczyć także zdolne do cierpienia zwierzęta pozaludzkie. Naprawdę liczyć się moralnie znaczy zaś móc liczyć na ochronę zdrowia i życia przynajmniej na takim poziomie, że błahe powody nie mogą im legalnie zagrozić. Dziś z błahych powodów skazujemy miliardy zwierząt rocznie na cierpienie i przedwczesną śmierć, bo chcemy zjeść jajecznicę zamiast tofucznicy, wypić mleko krowie zamiast sojowego, zjeść kotlet z krowy zamiast z fasoli. Kierujemy się przyzwyczajeniem i traktujemy to jako kartę atutową w grze, w której po drugiej stronie zwierzęta cierpią i umierają. Wprowadzenie roślinnego menu w uniwersyteckich stołówkach ze względów środowiskowych to przykład dobrej polityki społecznej. Obniżenie wpływu uniwersytetów na niszczenie środowiska, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i szansa na wychowanie, a przynajmniej zapoznanie kolejnych roczników, przyszłych naukowców, nauczycieli, polityków i innych wykształconych członków społeczeństwa, zapoznanie ich z istotnym elementem odpowiedzialnego życia, dietą roślinną. Czy wprowadzenie roślinnego menu w uniwersyteckich stołówkach byłoby ograniczeniem wolności? Tak, ale moim zdaniem ograniczeniem uzasadnionym. Pamiętajmy, że wolność nawet w społeczeństwach indywidualistycznych nie jest i nie może bez tragicznych skutków być traktowana jako złoty cielec. Choć ta kampania zwierząt bezpośrednio nie dotyczy, uważam, że jak najbardziej krzywdzenie zwierząt to również kwestia, którą w tym kontekście należy podnosić. Jeśli podobał Wam się odcinek, zachęcam do lajkowania, do subskrypcji kanału, do odwiedzenia mojego bloga słowasąważne.pl, a także do oglądania posiłków wegańskich, oczywiście, które od czasu do czasu publikuję na Instagramie. Słowa są ważne, również tak się nazywa mój Instagram. Dzięki, do zobaczenia, cześć!